Podczas tego ostatniego spotkania CCE w Rzymie, które miało miejsce w ubiegłym roku, przed samym właśnie synodem, patriarcha Jerozolimy Fuad Tual zaprosił właśnie wszystkich tych przewodniczących konferencji episkopatów Europy, ponad 30 ludzi, właśnie do wizyty u niego w Jerozolimie. Aktualnie ta motywacja musiała być silniejsza nieco niż w Europie, ponieważ my właśnie wychodzimy poza granice Europy. On jednak twierdził, że ojczyzną każdego biskupa jest Jerozolima i dlatego uważał, że nie zaprasza poza własną ojczyznę. Chciał, żeby przy tej okazji też przyjrzeć się troszeczkę temu losowi i Hebrajczyków, i Palestyńczyków, by to przybliżyć sobie przez kontakt z rodzinami tamtejszymi. I takie coś zostało przygotowane też w tym spotkaniu Domu z Galilei, dlatego że całe spotkanie rozgrywa się w dwóch miejscach. Do 14 jest właśnie w Galilei, w tym domu neokatechumenalnym, Domu z Galilei, który jest prowadzony przez neokatechumenat. Jest miejscem wielu takich sympozjonów i spotkań, kongresów, zarówno neokatechumenalnych, jak i nie. Oni też często zapraszają biskupów, więc to nie jest miejsce jakieś, które nie byłoby nieznane, byłoby nieznane i nie byłoby otwarte. Więc tam będzie rozważana sprawa, powiedzmy, z tych radości i smutków każdego kraju, czyli pod względem tym religijnym, jak to wszystko się przedstawia w każdym kraju, żeby ta świadomość, powiedzmy, powiedzmy, jedności europejskiej istniała na poziomie kościelnym, bo my jesteśmy, powiedzmy, obeznani z sytuacją naszych krajów, ewentualnie sąsiednich, natomiast rzadko się przekracza w sposób bardziej wnikliwy też sytuację takiego kraju, jak powiedzmy Malta, czy innych, które też należą do tego kontynentu. Więc mówię, to jest głównie sprawa dotycząca samych kościołów w danych krajach, a potem także, no przypuszczam, tak jak było na poprzednim CCE spotkaniu, również sprawa też właśnie rodziny i tego wszystkiego, co dotyczy wychowania w rodzinie, jakiejś preambuły do nadchodzącego synodu, bo to trudno wyobrazić sobie, żeby można było przejść nad tym tak niezauważenie, bo to jeżeli każdego roku jest prowadzone, no to każdego roku trzeba przynieść jakieś nowe też rozwiązania. I myślę, że taki komunikat końcowy będzie też przygotowany, ale to już w Jerozolimie, ponieważ w Jerozolimie z kolei zatrzymujemy się przy Notre Dame, w tym ośrodku, którym bywał papież, też przyjmowany i bardzo znanym, ponieważ stanowił taki punkt odniesienia kiedyś właśnie kolonii francuskiej. Więc to są zasadniczo te sprawy, które wiążą się z samym CCE i z tym spotkaniem, na które liczymy, że przyniesie jakiś owoc nie tylko powrotu do naszych korzeni, ale także do naszej przyszłości.